To pierwszy punkt zbiórki przed spacerem z przewodnikiem, Plac Bohaterów. Niemcy sami swego cesarza najpierw na piedestał postawili, a potem przetopili. No, ale... To również pierwsza grupa, która otwiera cykl spacerów, jakie w ramach Lata Must Wszelakich organizuje Zielonogórski Ośrodek Kultury. W myśl zasady cudze chwalicie swego nie znacie. Nagle się okazuje, że mieszkamy w tym mieście, och, wiemy, gdzie stoją poszczególne kościoły, wiemy, jakie mamy pomniki, ale już, jeżeli tak trochę głębiej w historię, to rzadko kto ją zna. Tuż przed startem dyrektor ZOKU wręczyła Janowi Fryderykowi, przewodnikowi wycieczki, mały prezent. Parasolkę, która ma się nie przydać w czasie tych wędrówek naszych. Ale ona się przyda, pani tak się podnosi. Ale się przyda. Akcja Nie nudzę się latem adresowana jest do zielonogórzan, którzy wakacje mają zamiar spędzić w mieście. A że Zielona Góra ma bogatą historię i piękne zabytki, to warto w wolnej chwili je poznać. Ja mieszkam w Zielonej Górze od urodzenia i mało wiem o tym mieście, dlatego przyszłam, żeby się dowiedzieć i uwielbiam robić zdjęcia, dlatego dla mnie to jest fajna okazja na spędzenie wolnego czasu. Dwugodzinna wycieczka zaczęła się od wizyty w tym miejscu. Ewangelicki Kościół Jezusowy, dawny staroluterański Kościół Chrystusowy. Kamień węgielny pod świątynię położono 22 sierpnia 1909 roku. 11 czerwca 1911 roku nastąpiło jej uroczyste poświęcenie. Takich właśnie budynków, o, to nie zwiedzałam, no bo mój mąż jest z Zielonej Góry, no ale o takich rzeczach to mi nie opowiada, bardziej mi pokazuje takie rzeczy typu kino, jak CRS i takie bardziej użytkowe. Kolejnym punktem na trasie wycieczki był kościół pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Budynek wraz z jego wystrojem nawiązuje do bazylik wczesnochrześcijańskich. Budowa tego kościoła jest ściśle związana z Zastalem. Fundatorem jego był Georg Bichel, dawny właściciel, wszyscy znają Zastalu, ale to były zakłady konstrukcji metalowych i wagonów. Kolejny spacer z cyklu Nie nudzę się w mieście już w najbliższą środę. Start na Placu Bohaterów.